Witajcie, witajcie. Po raz kolejny z nadwody. Tym razem jestem w miejscowości Lake Bolak. W pobliżu jeziora Lake Bolak, o tej samej nazwie. No a tutaj za mną to jest taki mały creek, kanał, który wpływa tutaj jakieś 50 metrów stąd właśnie do jeziora. No wygląda obiecująco. Trochę trzcinka przy brzegu, ale mam nadzieję, że jakoś wyszarpie, jeżeli będzie jakiś węgorz. No przyjechałem tutaj nie po węgorze tym razem, lecz na węgorze. W poprzednim odcinku, w którymś z poprzednich odcinków mówiłem, że już mam wystarczająco dużo węgorzy w mojej lodówce, w zapasie, więc je będę brał, bo nie jest mi już więcej potrzeba. No a drugi powód, dla którego nie brałbym stąd węgorzy, ani jakiejkolwiek innej ryby, to jest to, że w tej chwili w całym jeziorze wszędzie są blue-green algae, czy algi, no i woda jest po prostu niebezpieczna dla ludzi, dla zwierząt, więc nie powinno się ryb stąd brać i do konsumpcji. No i w ogóle uważaj z tą wodą. Nie za dużo się w tej wodzie chlapać. Nie wchodzić w ogóle do wody. To jest jedna sprawa. No, unikać kontaktu z wodą. No i w związku z tym no, nawet gdybym chciał wziąć stąd jakieś ryby, to i tak bym nie wziął. Przed chwilą tutaj przyjechałem. Zaczynam się urządzać. Wędek jeszcze nie zarzuciłem. Za chwilę zarzucę na robaki. No i będę ustawiał resztę swoich rzeczy. Kamery, no, stolik, przy którym siedzę, krzesełko i tak dalej, i tak dalej. No, wypiję zaraz sobie kawę, bo już jest spóźniona, już jest godzina pierwsza po południu, a piję przeważnie około godziny 12. No ale to nic, jakoś przeżyję ten dzień. No i za chwilę właśnie będę zarzucał, tylko robaki założę i zarzucę. I to jest właśnie ostrzeżenie o tym, żeby unikać wody tutaj, ponieważ woda jest w tej chwili niezdrowa. Blue green algi. Godzina 13.13, być może feralne, a może nie, może szczęśliwe numery. W tej chwili zarzuciłem obydwie wędki. No i ładne robaki na haczyku, dosyć spore, grube i będę czekał. Ciekawy jestem tylko, czy nie ma zaczepów na dnie, może jakieś zaczepy będą albo coś, to będzie kłopot. No. Jest, dzisiaj ma być 29 stopni, więc dosyć ciepło. No ale od czasu do czasu przepływają jakieś chmurki, które dają troszeczkę cienia. No i jest lekki wiaterek, więc na razie się daje przeżyć. Najgorzej jest zawsze tak między godziną 16-17. W ten czas jest najgorszy upał zawsze. A powinno być już chłodniej po południu, ale nie. Właśnie w tym czasie jest najbardziej, najcieplej. No nic, to tyle. Wędki zarzuciłem, to jest najważniejsze. A resztę będę teraz się urządzał tutaj. Przygotowałem sobie również we wiaderku trochę czystej, świeżej wody ze zbiornika, którą mam ze sobą, żeby nie maczać rąk w tej właśnie zielonej mocno wodzie i nie złapać jakiegoś dziadostwa.
wędki zarzuciłem o 13.13, w tej chwili jest 14.14, więc godzina. Na razie nic się nie dzieje, no ale nic, może właśnie dopiero pod wieczór, wieczorem, w nocy. Chociaż ostatni raz jak łowiłem na tym jeziorze, to było rok temu, o dziwo, piękne węgorze brały w dzień, dokładnie w południe. No nie wiadomo, od czego to zależy, ale tak było. Zobaczymy, jak tym razem będzie tutaj. No jak będzie tutaj, to nie wiem, bo jeszcze na tym strumieniu nigdy nie łowiłem, tylko na jeziorze. No ale skoro na jeziorze brały, a jezioro jest dosłownie 50 metrów stąd, to i tutaj powinny brać, jeżeli są. No zobaczę, a jutro chcę jeszcze pozostać na jeziorze popróbować. No i zobaczę, co tam się uda złowić. Ciepło, ciepło, ciepło. No ale mam nadzieję, że jakoś tutaj w cieniu wytrzymam. Pierwsze sprawdzanie po 2 godzinach. No i co mamy? Zaczep na dnie oczywiście, no i rozgięty haczyk. Nie wiem jak druga wędka, oby też nie było tak samo. Trochę to mnie zaczyna niepokoić, bo mogą być zaczepy i będę miał kłopoty z wyciąganiem czegokolwiek. Druga wędka bez problemu i z robakiem ciągle na haczyku. Wędki już od 3 godzin stoją zarzucone. Na razie brań żadnych nie ma. Wiadomo, nie będzie za dużo brań w dzień prawdopodobnie, albo może w ogóle, dlatego że karpi tutaj nie ma w tym jeziorze, ani w tej wodzie, więc jedynie co tylko można się spodziewać, to może być jakiś węgorz albo jakaś inna ryba. Może się spotka, można złowić tutaj również pstrąga, ale jeszcze nigdy tutaj nie złowiłem, tylko widziałem jak ktoś kiedyś tutaj złowił dosyć ładnego. No nie wiem co jeszcze, może jakiś okoń, ale chyba nie sądzę, nie słyszałem, żeby to okonie były. Także w dzień raczej się nic nie spodziewam, ale kto wie, czasami w dzień nawet może węgorz się nagle obudzić i szukać jedzenia. Thank you.
całkiem niezła sztuka. Nie olbrzym, ale nie aż taki mały. No, ładny węgorz, ale co z tego? Nie zabieram go z tych dwóch powodów, jak już wcześniej mówiłem. Mam za dużo węgorzy, a po drugie woda jest niebezpieczna, jest zielona zupełnie, więc nie warto ryzykować i brać stąd ryb. Okej, wypuszczamy. Dokładnie godzina 19, gdy go złowiłem. No i w tej chwili już widzę słońce zachodzi za horyzontem, także już powinny zacząć brać. No zresztą już, jak widać, pierwszy się złowił. Haha, 20 minut później jest drugi. Och ty, ale się szarpie. Drugi podobny.
trochę mniejszy od pierwszego, ale ciągle ładny. No i ty też wracasz z powrotem do wody. Oczywiście. Ale poszedł. Chyba właśnie przyszedł ten moment, słońce akurat zaczęło zachodzić, no i w tym momencie jedno branie, drugie branie. Ciekawy jestem, czy będzie więcej. Mam nadzieję. Już od półtorej godziny nic się nie dzieje więcej, oprócz tych dwóch, które złowiłem, węgorzy, które złowiłem na początku. Już więcej nic. Zmienił się kierunek wiatru. Wieczorem było spokojniutko, lekki wiaterek z zachodu w tej chwili. Wiatr się wzmógł, troszeczkę mocniejszy wieje i wieje ze wschodu, z południowego wschodu. No i może to ma wpływ, że w ogóle przestały nagle ryby brać. Czasami nawet wiatr porywisty się zaczyna, także nie wiem jak będzie dalej. Już jest 21 w tej chwili i nie wiem, posiedzę oczywiście dłużej, jak zwykle gdzieś do 12. Może wiatr się znowu odwróci, może zaczną jeszcze brać, no ale no nic nie wiadomo. Najgorsze to, że jutro mam jeszcze na jeziorze być, ale może nastąpić zmiana, może zacznie właśnie padać deszcz jutro i czego się obawiam. I może być niezbyt przyjemnie. No ale nic, zobaczymy. Ma być ciepło. Jutro 31 stopni, może będzie ok. Może wszystko wróci do normy, i tak jak dzisiaj, i będzie spokojniutko. No, jak słyszeliście, miałem branie, ale niestety gdzieś się zaczepił na dnie i zerwał przypon. Także coś tam było, ale niestety węgorza nie wyciągnąłem. Nie wiem jaki był, bo trudno powiedzieć, bo od razu było gdzieś tam zaczepione. No i niestety musiałem rwać. Zbliża się godzina 24. No i ja już kończę łowienie na dzisiaj. Za chwilę wyciągnę wędki z wody i zrobię sobie przerwę. Znowu spróbuję z samego rana. Nie wiem, o której się obudzę, ale będę próbował z samego rana jeszcze tutaj przez chwilę posiedzieć. Znowu do śniadania. Kawa, śniadanie. A później zwinę wędki i przeniosę się na jezioro. Pobudka. Godzina 6 rano. Czas na węgorze. No w tej chwili zarzuciłem. Jest jeszcze ciemno. No ale już tam na horyzoncie się kolorki pojawiają. Różowe, więc za chwilę będzie słońce się pokazywało. No i zobaczymy, czy jeszcze samego rana uda mi się złowić coś, czy nie. Mam nadzieję, że może. Spokojniutko w tej chwili jest zupełnie. Ani wiatru, nic nie ma, w przeciwieństwie do tego, co było wieczorem jeszcze wczoraj. No, więc ciekawy jestem, czy uda mi się jeszcze złowić samego rana coś.
Minęło już 2 godziny od chwili, jak zarzuciłem wędki. No i oczywiście nic się nie dzieje. Nic nie złowiłem do tej pory. Węgorze poszły już spać. Było coś tam, jakieś może brania nie było, ale jeden robak, jedna rosówka została zjedzona, więc coś tam obskubało ją. Być może nawet węgorz tak delikatnie to ściągnął, ale brania naprawdę nie było. Także nie spodziewam się już więcej tutaj o tej porze. Jeszcze z godzinkę może, teraz kawka, śniadanie i tak dalej. I za chwilę się spakuję i będę przenosił się na inne miejsce, nad jezioro. Dzisiaj będzie, na razie jest fajnie, spokojniutko, wiatru w ogóle nie ma. No ale będzie dzisiaj skwar, będzie upał, 32 stopnie. I muszę szukać jakiegoś miejsca, gdzie by chociaż trochę cienia było, jakiś krzew albo jakieś drzewo, żeby móc się schować, bo inaczej to nie wiem, zwęgli mnie na nie wiem zupełnie. No to biorę się za rzeczy, za chwilę będę się pakował i będę stąd odjeżdżał, ale jeszcze wcześniej wypiję sobie tą kawę, którą sobie już od rana obiecałem.